przynieść poprzednio. Zbiorniki pompy wodnej to jest coś takiego. O. Tak to wygląda. To, co wyjmujemy, bądź to, co ma szansę nam się spalić, jak będzie pracować bez wody. Wspominałem poprzednio, że zakładając taki wirnik, pod nim jest taka delikatna uszczelka. To jest taka uszczelka z takiego bardzo cienkiego preszpanu. Ona jest teoretycznie bardzo mocna, jak się ją trzyma w ręku, jak jest nowa. Natomiast jak ona przesiąknie olejem i złapie temperatury, to ten preszpan, jak się zdejmuje obudowę filtra, trzeba bardzo uważać, jeżeli nie mamy drugiej takiej uszczelki, bo będziemy mieli robotę z wycinaniem z tektury. Tak wymieniamy olej w przekładni prostej, czyli od dołu albo wysysamy strzykawką, albo od dołu jest korek spustowy. Tam filozofii w tym nie ma żadnej. Dokładnie jest taka sama sytuacja jak w przypadku miski olejowej. Od dołu jest śruba. Bardzo często jest tak, że nie ma miejsca pod spodem, żeby podstawić cokolwiek i korzysta się tylko i wyłącznie ze systemu odsysania taką strzykawką. Także odsysamy olej, mówimy o przekładni prostej, nie o S-drive. Nalewamy tyle samo, sprawdzamy bagnetem. Sytuacja taka sama jak przy wymianie oleju w silniku. Przy wymianie oleju w przekładni jest prościej, dlatego że spuszczamy olej od strony dołu przekładni. Teraz jakie oleje są? To jest dość istotne. W bardzo wielu przekładniach prostych stosujemy te same oleje co w silniku. Bardzo wiele firm zaleca te same oleje mineralne do przekładni co do silnika. Natomiast w przypadku przekładni S-Drive'a bardzo wiele firm zaleca tutaj oleje przekładniowe syntetyczne. W nowoczesnych silnikach w zasadzie tu są już tylko i wyłącznie oleje typu dextron, czyli dextron trzeci albo czwarty. To są takie czerwone oleje. Nie są specjalnie drogie, kosztują 30 parę złotych za litr, ale po prostu używamy te, których zalecił producent. Także jeżeli spuścimy z S-Drive'a czerwony olej lub zielony, to jest na 100% olej syntetyczny, więc nie zalewamy tego olejem mineralnym. Przy okazji, co jeszcze sprawdzamy przy S-Drive'ie? Sprawdzamy ten kołnierz czarny, bo to jest przejście S-Drive'a przez dno jednostki naszej. Producenci wielu silników zalecają wymianę tego co 7 sezonów. Niemniej jednak warto sprawdzić po sezonie, w jakim stanie jest ten kołnierz. Odwadnianie silnika. Narysowałem taki prosty schemat. Czyli co odwadniamy? Wrysowałem w silnik tylko i wyłącznie układ chłodzenia, czyli mamy chłodnicę, czyli albo inaczej, od poboru wody, prawda? Mamy pobór wody, filtr wody zaburtowej, to jest ten, który mówiliśmy o czyszczeniu. Za filtrem wody idzie przewód do pompy obiegu zewnętrznego, to jest wirnik ten, co przed chwilą pokazywałem. To jest ten wirnik, o którym mówiłem, że zalewamy go tędy przez filtr wody zaburtowej, jeżeli nam nie ciągnie wody. No i dalej płyn idzie do chłodnicy oleju. To urządzenie tutaj to jest urządzenie służące do złamania słupa wody. Żeby nam się woda nie cofnęła po spadku ciśnienia przy zatrzymaniu silnika. W bardzo wielu silnikach nowoczesnych to się stosuje. No i za chłodnicą jest już, tutaj jest chłodnica, kolektor wymienny i tłumik
tak wygląda schemat układu chłodzenia w nowoczesnym silniku. Tutaj akurat mamy S-drive'a, bo mamy pobór wody od dołu i tak jak wspominałem, w większości S-drive'ów jest to zabór na, od tyłu silnika. Przy odwadnianiu przekładni prostej jest prościej, bo jest prościej. No, zdejmujemy po prostu ten przewód z przekładni i spuszczamy wodę zarówno z przewodu, jak i z przekładni i to jest w zasadzie cała filozofia. Teraz co robimy, ponieważ nigdy nie spuścimy całej wody, zawsze trochę zostanie. Więc żeby zabezpieczyć się przed skutkami mrozu, musimy jak nawodnić płynem niezamarzającym. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że 10 litrów glikolu albo boryga w zupełności wystarczy. Odkręcamy, słuchajcie, pokrywę filtra obiegu zewnętrznego, to jest tam, gdzie zalewaliśmy wodę w momencie, kiedy nam nie ciągnęło, czyli tutaj, o, tu. Odkręcamy tą pokrywę, wyjmujemy wkład filtra. Następnie zamykamy zabór wody pod jachtem. Dlaczego? Po to, że jak tu będziemy lać glikol, to żeby ten glikol poszedł tam w silnik, a nie pod jacht. Bo to jest czynność, którą wykonujemy już po wyjęciu jachtu z wody. Następnie najlepiej się, słuchajcie, to robi w dwie osoby. Dlatego, że jedna osoba staje z wiaderkiem pod wydechem, a druga osoba odpala silnik i wlewa glikol, o tutaj, w miarę tak jak pompa go będzie zaciągać i wyrzucać przez wydech. Więc żeby nie zalać okolic jachtu glikolem, to dobrze jest jedną osobę poprosić, żeby stanęła z wiaderkiem pod wydechem, a my odpalamy silnik i spokojnie, bez nerwów, przelewamy, tak jak silnik nam zaciąga pompą, tak spokojnie przelewamy 10 litrów glikolu. Wlewamy ten glikol, odczekamy 2-3 sekundy, żeby nam pompa go całego zaciągnęła z tego przewodu. Wyłączamy silnik i możemy mieć dużą pewność, że mróz na mnie silnika nie uszkodzi. Na samym końcu co robimy? Wyjmujemy wirnik pompy obiegu zewnętrznego. Właśnie ten, który... O, ten wirnik, co pokazywałem przed chwilą. A po co go wyjmujemy? Ktoś może powiedzieć, że to co mówię to jest nadmiar gorliwości, ale to nie jest nadmiar gorliwości, tylko to jest dobra praktyka mechaniczna. Ja jestem zdania, i nie tylko jest to moje zdanie, żeby wyjąć wirnik na zimę, natomiast przed każdym następnym nowym sezonem wydać 40 zł, bo tyle kosztuje nowy wirnik i założyć nowy. Nigdy nie mamy pewności, czy pozostawiony wirnik nie ma lekkich spękań, a wirnik, który ma spękania, to jest pierwsza droga do tego, żeby te skrzydełka nam się pourywały w kawałkach, a jak te skrzydełka nam się pourywają, to one sobie pięknie wędrują do chłodnicy oleju i zatykają nam rurki chłodzące. I uwierzcie mi, czyszczenie rurek chłodzących w chłodnicy jest to bardzo duża robota. Jeżeli to jest tylko spowodowane wirnikiem, który kosztuje 40 zł, to nie warte jest to tej ceny, słuchajcie. Także, o, to jest ta obudowa filtra, którą kiedyś już tam pokazywałem. Odkręcamy te 6 śrubek. Jak widać, było już to kilkakrotnie odkręcane, bo to jest co zimę wyjmowane. Wyjmujemy ten wirnik, On najczęściej daje się wyjmować w ten sposób. Wsadzamy 2 palce i wyciągamy. Jeżeli nie możemy go w ten sposób wyjąć, długie szczypce i wyciągniemy go. On jest nasadzony tylko i wyłącznie,
tylko i wyłącznie, o tu jest na ten trzpień nasadzony i tam jest poprzeczka blokująca. I tak się to, słuchajcie, powinno robić na zimę. A przed każdym nowym sezonem nowy wirnik. A jeżeli okazuje się po wyjęciu tego wirnika, że jest on dobry, to odłóżmy go sobie na półkę i trzymajmy jako zapasowy. Ale to się robi przed... Jak wyjmiesz, to nie wyleci ten wirnik, co kupowałeś? Wyleci może z ćwiartka, bo tyle zostanie w przewodzie nad tym wirnikiem. Dlatego mówię, że jak wlejemy ten glikol przy odwadnianiu silnika, to spokojnie poczekajmy 2, 3, 4 sekundy, jak już wlejemy cały glikol, żeby pompa nam wyciągnęła z tego przewodu nad pompą i dopiero wtedy wyjmujmy wirnik. Tego glikolu zostanie tam może ćwiartka, no pół litra, wszystkie pieniądze. I tak jak mówiłem, przed nowym sezonem nowy wirnik. Stary wirnik.